ciągu ostatnich kilku dni spłynęło do nas mnóstwo materiałów wideo nagranych przez naszych widzów. Co sprawiło, że większość przechodniów zdecydowanie częściej niż dotychczas spogląda w górę? Nad głowami Polaków, a szczególnie warszawiaków, zaroiło się ostatnio od dronów. Nie jest to widok codzienny, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że nikt nimi nie steruje. Naoczni świadkowie twierdzą, że drony wyposażone są w zaawansowane oprogramowanie, a nawet sztuczną inteligencję, dzięki czemu samodzielnie obierają tor lotu. Maszyny przenoszą niewielkie pakunki. Większość z nich świetnie sobie radzi z miejskimi przeszkodami, ale czasem zdarzają im się drobne wypadki. Największym problemem dla dronów wydają się być ekrany wygłuszające oraz mniejsze przeszkody poruszające się na wietrze. Na pakunkach przenoszonych przez drony udało nam się zarejestrować nazwę firmy, która może być odpowiedzialna za całe zamieszanie. Firmie Answer zależało, żeby jej paczki docierały do klientów możliwie jak najszybciej. Ubrania są lekkie, więc łatwo je transportować. System nawigacyjny, system echolokacji oraz oprogramowanie sprawiają, że drony są w 100% bezpieczne dla mieszkańców miast. Oto co mówią o nim Amerykanie. Something really exciting is happening in Poland. While big companies here in the USA claim that a plan would be in place for commercial drones to operate in public space, Poles have just put the technology of the future into action. Answer, a clothing company, started to use drones designed to safely deliver packages into the customer's hands. Wszystko wskazuje na to, że zagraniczne media obserwują polski eksperyment z wyraźnym zainteresowaniem. A co myślą o dronach mieszkańcy stolicy? Wybraliśmy się z kamerą na ulicę Warszawy. Aha, tak. Słyszałem takie brzyczenie, ale spojrzałem w górę, brzyk, ale no szybko latają, już ich nie było. Mój piesek próbował nawet jednego gonić, ale nie udało mu się. Dalszy rozwój sytuacji będziemy dla Państwa raportować na bieżąco. Czekamy też na oficjalne stanowisko firmy Answer w tej sprawie.